nową szyszę. Pali się tak. A wygląda tak. Jest drewniana. Tak. Jest ekstra. Pierwszy raz tutaj widzieliśmy drewnianą szyszę i pomyślałem sobie, że chcę mieć kiedyś drewnianą szyszę. I proszę. Trzy dni wyjeżdżamy do Pakistanu już i Persepolis, no chcieliśmy ruiny i mamy ruiny, tak w skrócie. Można zobaczyć, ruiny jak ruiny, no. Ale widok jest dobry. No właśnie miałem mówić. Wyjechaliśmy z Shirazu i paręnaście kilometrów i tak, i dotarliśmy do wyschniętego, oto co napotkaliśmy, słonego jeziora między górami. Brak wody. Kompletny. Tam jest łódka. Słona. Zatopiona w soli. A dzisiaj będziemy spali na pustyni. Thank you.
Dobra, pokażę wam, jakie znaleźliśmy sobie miejsce dzisiaj na nocleg. Odejdę kawałek, tak żeby trochę z dalszego daleka pokazać. Może widoczek jeszcze? Dobra, zacznę od okolicy ogólnie. Ty tam czekaj. Czekam. Więc tak wygląda teren dookoła tego miejsca, które sobie dzisiaj wyszukaliśmy na nocleg. No. No nie ma. Są tutaj tylko tłumy pustyni. A teraz to jest nasze... Jak to nazwać? Zakwaterowanie. Zakwaterowanie dzisiejsze.